Wow, ciki, wow. Tak mówi, tak miły mówi mi, tak, 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 Tak. wow, moje serce bije, tak. Te początki pamiętam, że to był stres. Pamiętam, że początek dubbingu wyglądał tak, że puszczano mi próbę, żebym zobaczyła na ekranie, jak wygląda cała scena, jak wygląda postać i wszystko. I ja pamiętam, że ja się tym w ogóle nie zajmowałam, o czym oczywiście nikomu nie mówiłam, tylko czytałam. Ja tylko czytałam i układałam w głowie, jak te wszystkie słowa, dlatego że no, stres związany z tym, że muszę coś przeczytać i od razu wypowiedzieć, był dużo silniejszy niż wszystko inne. No, ale myślę, że się otrzaskałam. To już trwa trochę, więc już się nauczyłam się czytać głośno. Czemu ja to wszystko muszę znosić, kiedy Finarz i Ferb są nie wiadomo gdzie i robią nie wiadomo... Co wy tu wyprawiacie? Naprawiamy wehikuł. Chcecie zepsuć eksponat? Zaraz powiem mamie! To jest moja ulubiona postać, szczerze powiem. I strasznie żałowałam, że ten serial się już skończył. I nie, no uwielbialiśmy to grać, myślę, że wszyscy po prostu, którzy braliśmy w tym udział. Cześć, Fredka! Chcesz zaśpiewać z nami? I ja miałam tylko takie myśli, Boże, tylko żeby tego nie zepsuć. Bo ja miałam też wrażenie, że ta aktorka, która to gra w amerykańskiej wersji, świetnie to zrobiła po prostu. Ja miałam takie, ojej, ojej, żeby tak po prostu tylko tego nie zepsuć. No, uwielbiałam tę postać, naprawdę. To tak, to chyba jest jedna z moich ulubionych. Popepe, nie lubię chodzić w dresie. Zamieszkam w dębowym lesie i zmienię imię na Wiesiek. Wiesiek? Skończyły mi się rymy, jasne? Jest taka piosenka też tam była, bo ona cały czas mówiła, będzie po was, nie? Będzie po was, że zostaniecie tam. I tam była taka piosenka, po was i już po was. I już gdy mama dowie się, po was i już, że zbudowaliście moloch ten, tym razem mi nie wywiniecie się. Nie macie szans POW, AS i JURZE. Kiedyś syn mojej koleżanki powiedział, że a, to jest ta pani, która śpiewa tą piosenkę o powaskach. Ja taki, jaki powaskach? Nie wiedziałam, o co chodzi. No więc po was i już. To jest piosenka o powaskach. Już po was i już, po was i już. No, ja śpiewam, ale no nie jestem wokalistką. Natomiast tamte dzieła wokalne, które były, no to były naprawdę wokalne piosenki, no to już tak naprawdę trzeba było się postarać. No, tylko ja i reżyser dźwięku wiemy, jak to wyglądało w trakcie. London Gibson fajna jest, fajna jest, fajna jest. London Gibson fajna jest, wszyscy ludzie lubią ją na fest, właśnie tak! No, ona też była taka szurnięta, walnięta i w ogóle. Co jest zabawne, tam jest ta druga blondynka, nie wiem, czy kojarzysz, ona jest taka szlachetna i w ogóle. I to jest dziewczyna, która w oryginale robiła Fredkę Flynn. Hej, London, co to za ściek na rękawie? Twoje imię? M-A-T-E-E. Maddie. O, a ja błędnie to pisałam przez całe życie. No, ale ja nie robiłam teraz tej szlachetnej i cudownej w Nie ma jak hotel, tylko robiłam tą postrzeloną, niedobrą, złą, rozpuszczoną i w ogóle... Darth Vader, tylko ty mogłeś być na tyle bezczelny. Senat nie dopuści do takich napaści. Kiedy dowie się, że zaatakował... Nie udawaj zaskoczonej, wasza wysokość. Tym razem to nie jest misja dobroczynna. My sobie zdawaliśmy sprawę od początku, że zmierzamy się z legendą. Znaczy, ten dubbing był dużo później niż powstał film. W związku z tym i on już był kultowy w momencie, kiedy ktoś wpadł na pomysł, żebyśmy zrobili polską wersję językową. I to było wyzwanie, bo już na dzień dobry ja już wiedziałam, że no, że fala krytyki i hejtu pójdzie i to na pewno. Po prostu, bo sama miałam takie, jak to? Oni chcą do tego zrobić polską wersję językową. Sama oglądam Star Warsy i wiem po prostu z jaką kultowością to się wiąże. Nie mam najmniejszego pojęcia, o czym mówisz. Jako członek Senatu lecę z misją dyplomatyczną na Alderaan. Jesteś zdrajczynią i sojuszniczką grupy rebeliantów. Zabrać ją! Rzeczywiście czułam na plecach taką odpowiedzialność, kiedy wypowiadałam słowa... Pomóż nam, Obi-Wan Kenobi. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Więc to... Czułam to brzemię odpowiedzialności za tę legendę po prostu Star Warsową na plecach. Co z tobą? Pan zadał ci pytanie. Co to jest? Pomóż mi, Obi-Wan Kenobi. Jesteś moją jedyną nadzieją. Nie wiem, ja mam wrażenie, że każda rola, którą jakby dostaję, jest jakimś tam rodzajem wyzwania, tak na dobrą sprawę. Różnego rodzaju, na różnym polu.
I wszystkie te role są w sumie ciekawe. Pizza? Tak. Młode ziemniaczki? Tak. Ser? Tak, to też jest jedzenie. Stek? Tak. Kalafior? Mhm. Kalafiorowa? Tak. A zapiekanka? Zdaje się, że mówiłem o dowolnym jedzeniu. Hot dogi? Okej. Kinowo były dwie części, prawda? A no i teraz jest wersja serialowa. Skąd mamy wiedzieć, którego z nas spotka koniec? Albo którą z nas? Wiemy, że jutro mnie lub ciebie spotka koniec. Czyli musimy dzisiaj żyć tak, jakby to był ostatni dzień w twoim życiu. Mówi, potem sama zastanawia się nad tym, co powiedziała. A może potem wpada na pomysł, a może... A, Flint, to może zrobimy to. Nie, to może głupi pomysł. No dobra, no to chodźmy. No i to mniej więcej tak to wygląda. Chcesz, żeby Luka się zwolnił? Widział mnie? Pewnie, przyściuteńko, jesteś zwolniony. Pamiętam pierwsze odcinki, to mi strasznie trudno było... wyłuskać, który głos jest mój, bo mi się wszystkie głosy zlewały w jedno. Nie wiem dlaczego. Tomas powiedział mi, że zakochał się w lasce, którą ledwo co zna. I nawet nie wie, jak ma na imię. Ale teraz już wszystko jasne. Nienawidzę jej. A, czy mi się wydaje, czy ty na niego lecisz? Że co, że ja skąd? Co ty wykazujesz? Ponieważ hiszpański ma taki specyficzny temperament w mówieniu, to musieliśmy bardzo uważać, żeby szybko nie wchodzić w taką jakby nerwowość w ogóle jakiegoś grania. Tak samo jak się gra do rosyjskiego, to też trzeba uważać, żeby raptem nie wiadomo skąd, nie wiesz dlaczego, ale mówisz, to tak już zaczyna wchodzić taki zaśpiew. Przed wami... Czyja! Największa wirtuoska trapezu wśród jaguarów! A potem skok! Potrójne salto mortale, podwójna śruba i... Pamiętam, że jak próbowaliśmy, bo ona generalnie jest z Włoch, pochodzi. I próbowaliśmy, żeby ona tak mówiła i tak dalej, z takim zaśpiewem, to wychodziło to bardzo już, znaczy to już było bardzo przerysowane i w którymś momencie zrezygnowaliśmy z tego i poszliśmy jednak, poszliśmy na korzyść normalnego mówienia jednak, że no jednak to jest jakby postać amancka, tak powiedzmy sobie, więc gdybyśmy dodali do tego jeszcze właśnie ten zaśpiew taki i tak dalej, to ona by wyszła chyba zbyt tak nienaturalnie, kreskówkowo, śmiesznie, a nie na tym chyba zależało chyba. Jednak wersja taka bardziej amancka, stonowana, wygrała. O, Dusi Dina, co tam porabiają nasze zakochane turkaweczki? Tinka, no. No, to byłam tam, tak. Grałam Niemkę. Och, już dobrze, dziewczynki. Niedługo się odbudujemy i wasz talent wróci na wizję po mignięciu okiem. Ostatnio w starcie za nią Apostolaki zgramy taki serial tak naprawdę, który... I mam tam taką postać też właśnie postrzelonej wariatki, a oprócz tego mam aparat na zębach. I cały czas muszę mówić tak. I ona cały czas pluje i tak dalej, i tak dalej. Masz poważne problemy, Amanda. Ej, a może karmelka? To się nazywa ciągutka. No łatwiej na przykład wiewiórkę z SpongeBoba jest udać, bo no wiadomo, że ona mówi tak. O najlepszym przyjacielu nie trzeba wiedzieć wszystkiego i dzięki temu przyjaźń jest ciekawa. Naprawdę? Może musicie z Patrykiem chwilę od siebie odpocząć. Inne postacie mają tak, że to się po prostu dzieje w momencie, kiedy ja dostaję te słuchawki. Teraz jakbyś mnie spytała, jak mówi Applejack, to naprawdę nie wiem. No, jakbym dostała słuchawki i dostała tekst, no to wiem, że ona mówi tam jeha, no dobrze, to może zrobimy to i to, tak? Ale to jakby jest mi ciężko, tak... Chociaż może mi się właśnie udało, nie wiem. Nieśmy gmach, nowy gmach, raz, dwa, od podłogi aż po dach i ty i ja. No właśnie dlatego ci o tym wspomniałam, bo wiem, że ci nie darują. I pamiętam, że kiedyś ktoś mnie w wywiadzie nawet spytał, czy ja się utożsamiam ze swoją postacią z Kucyków Pony. Nie utożsamiam się ze swoją postacią. Kucyków Pony trzeba pilnować. A, jeszcze jestem Mio z Lego Ninjago. Miałaś czekać w sklepie! Weź, daj spokój! Też mam prawo się pobawić! Też jest taki serial, który też chyba jest jeden z bardziej kultowych dla młodzieży. I też powstała wersja kinowa tego wszystkiego. I ten, no więc tak, tam jestem Nią. Tata mawia, że świat rządzi się swoimi dziwnymi prawami. Ja tam bym chciała zostać ninja. Ale też gram bardzo ciepłą i miłą dziewczynkę w... Między nami misiami? Nie kombinuj, przejrzałem cię. Mów, dlaczego kręciłaś tutaj film? A więc naukowcy mieli rację. Masz próchnicę jak talala. Myślisz, że zaniedbanie higieny jamy ustnej potęguje twoją gburowatość? Uwielbiam ten serial, dlatego że ja wchodzę wtedy do dubbingu i odpoczywam. Daruj sobie to!
Nikt nie był w tej dziurze od lat. Och tak, matko, gdyby ktoś kiedyś to robił po prostu, to bym tak strasznie chciała zagrać w filmowej wersji. Zanim dostałam flaszką w łeb, gdyś mnie z dachu pchnął jak wór, byłam z żalu lecąc w dół, że przypaliłam ci stek. Ale to jest fajna postać, to jest super postać. Hej! Harley? Cześć, kochanie. Tęskniłeś? To jest coś takiego, że w momencie, kiedy szczególnie w grach, albo właśnie w takich bardzo, znaczy w takich serialach czy filmach, gdzie jest dużo się biją. Pamiętam, że też graliśmy jakieś te Wonder Woman, czy Wonder Girl, czy inne Wonder Fantastic Girls. To jest dosyć męczące, dlatego że zazwyczaj oni niewiele mówią, a strasznie dużo się biją i bardzo reagują. I pamiętam, że to jest dosyć spory ból przepony po takich 3 godzinach, kiedy cały czas masz... Nie wymieniłaś wszystkiego. Był jeszcze pocałunek. To prawda, ale zainicjował go raczej Witold, nie ty. Wiedźmin, no to wiesz, no to jest jakby kultowa gra i my byliśmy oryginałem, co było strasznie fajne i ta świadomość, że to do nas robią teraz dubbing na całym świecie jest strasznie miła. Ale i to fajnie po prostu tworzyć coś od początku, więc to było strasznie fajne i bardzo fajne uczucie. Chociaż też wiadomo, no spora odpowiedzialność. Sierżant Ashley Williams z 212. Wy tu dowodzicie? Jesteś ranna, Williams? Kilka zadrapań i oparzeń, nic poważnego. No jest to specyficzny też rodzaj grania, dlatego że my jesteśmy zobowiązani do... Znaczy nie widzimy obrazka, to po pierwsze, a po drugie musimy się dopasować do długości no, tak zwanego wave'a, czyli tego, co słyszymy i powtarzamy po tym. Często no, język polski ma swoją własną specyfikę i to się nie zawsze zgadza, nie zawsze jest taka możliwość. Często trzeba wydłużać to nienaturalnie, albo nienaturalnie skracać, mówić dużo szybciej, albo właśnie dużo wolniej. No i wtedy trzeba to jakoś tam wymyślać i podgrywać interpretacją, żeby jakby uzasadnić, dlaczego ta postać właśnie teraz przyspieszyła ten tekst, albo dlaczego zwolniła i tak dalej. Ja wiesz, ostatnio miałam takie spotkanie w moim liceum, jako już absolwentka przyszłam do mojego liceum i tam byli wszyscy ci, no już młodzież, tak, 18-letnia i w którymś momencie tak sobie zdałam sprawę, że ja w tym dubbingu pracuję po prostu 15 lat i tak po tych pytaniach, które oni mi zadawali, zdałam sobie sprawę, Boże, że to jest w zasadzie takie pokolenie, które gdzieś tam wychowywało się między innymi na moim głosie, bo te wszystkie pytania, które były, to były właśnie o dubbing. A jak się nagrywało to, jak się nagrywało to? Ja tak zrozumiałam, że oni w zasadzie no, od najmłodszych lat no, słuchali tych bajek, w których między innymi słyszeli mój głos. I tak miałam takie, ojej, tak poczułam taką sporą dozę odpowiedzialności na sobie po raz pierwszy, że ja to traktuję jako świetną zabawę dubbing. A tak miałam takie, ojej, no tak, przecież to ma taki, no jest to ogromne pole rażenia, to jest ogromny nośnik. No, no właśnie dla mnie to spotkanie w liceum, ja miałam takie, ojej, o matko. Znaczy, że oni mieli jakieś 3 lata, kiedy ja zaczynałam, w związku z tym włączali telewizję i słyszeli między innymi mój głos.